Dzisiaj w liturgii Kościoła obchodzimy wspomnienie świętego Karola Boromeusza. Ten żyjący i posługujący w drugiej połowie XVI wieku biskup stał się wspaniałym narzędziem Pana Boga w dziele odnowy Kościoła po trudnych czasach reformacji. Dzięki niemu dokończono obrady Soboru Trydenckiego, a on sam dbał o realizację jego postanowień. Wzywając jego orędownictwa, prośmy, abyśmy pozostali wierni Chrystusowej nauce. Z racji przypadającego pierwszego czwartku miesiąca módlmy się też, aby nie brakowało gorliwych pasterzy na wzór dzisiejszego patrona. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżyli się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, jakże całkiem inna logika jest współczesnego świata, jeżeli chodzi o zdobywanie dóbr. Bo przecież dzisiaj liczy się to, co można zgromadzić, zważyć, co można odłożyć. Inną miarą mierzy Bóg, jak słyszymy, że to, co najważniejsze dla Boga, to każdy człowiek. Nawet ten, który, jak słyszeliśmy, jest jak ta zagubiona owca, która niejednokrotnie jest poraniona. Owca, która nie zna, że tak powiem, drogi powrotu. Owca, która potrzebuje pasterza, który ją odnajdzie. I widzimy, że dzisiejsze słowo, kochani, wskazuje nam na prawdę o nas, jacy jesteśmy. Że potrzebujemy pasterza, który będzie nas wiódł przez całe życie właśnie tą drogą prowadzącą do zbawienia. I że potrzebujemy właśnie odkrywania wielkiej wartości w sobie, jako stworzenie, mimo naszej grzeszności, słabości, upadków, mamy dostrzegać w sobie ten pierwiastek Boży. To znaczy, że nie ma nic dla Pana Boga niemożliwego, aby właśnie człowiekowi, tej zagubionej owcy, przywrócić właśnie ten horyzont, tą wyznaczoną drogę powrotu, na drogę zbawienia.
że potrzeba nam właśnie tej wiary silnej i mocnej, aby w swoim sercu przeżywać właśnie tą radość. Zobaczcie, kochani, że Pan Bóg nie zatrzymuje dla siebie tej radości, tego, że ta jedna zagubiona owca odnajduje się. Wręcz przeciwnie, widzimy właśnie tą eksplozję radości w porównaniu właśnie do tych dwóch przypowieści, w którym w jednej jest ta radość z odnalezionej owcy, w drugiej z odnalezionej wartości pieniądza. Może właśnie w tych znakach takich współczesnych dzisiaj potrzeba odnaleźć także i nas. W czym tak naprawdę przeżywamy radość? Co przynosi nam taki wewnętrzny pokój? Czy naprawdę przeżywam tą radość przebywania z Panem Bogiem, z tym, który dzisiaj chce mnie prowadzić? Co dzisiaj, bracie i siostro, zostawiasz? Czy zostawiasz te 99 różnych spraw swojego życia, aby skupić się na tej jednej wartościowej sprawie Bożej? Czy jesteś w stanie wynieść ze swojego życia wszystko to, co przysłania ci tak naprawdę prawdziwą wartość obecności Pana? Bo może czasem trzeba, kochani, coś zgubić, abyśmy mogli, że tak powiem, docenić wartość utraconego dobra. I dzisiaj Chrystus nam pokazuje, że właśnie to słowo, które dzisiaj Chrystus do ciebie kieruje, to słowo, które kieruje dzisiaj do ciebie Bóg, jest słowem dającym, bracie i siostro, ufność, że Bóg zawsze jest stały w swoich relacjach do ciebie. Tak samo, powiadam wam, radość stanie się, tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawróci. Cieszcie się i radujcie. Ta radość, bracia i siostro, ma wynikać właśnie z naszej otwartości na łaskę, która daje nam właśnie, kochani, Pan Bóg. Nie ma drogi, kochani, zamkniętej. Zawsze jest droga otwarta powrotu do miłosiernego Ojca. Bo przecież, kochani, nie żyjemy tylko dla siebie. Nasze życie ma prawdziwy sens, kiedy jest ono obdarowaniem drugiego człowieka. Kiedy umiemy dawać siebie wszystko to, co dobre. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Niech Chrystus, nasz Zbawiciel, będzie tym, który króluje naszej codzienności. Amen.